Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko dotyczący rządu Władysława Jagieły. Dziś omówimy m.in. rosnące napięcia pomiędzy Polską i Zakonem Krzyżackim, nieoczekiwaną zmianę na stanowisku Wielkiego Mistrza, czy też bardzo ważne wydarzenie w postaci Unii Horodelskiej. Po powrocie z Węgier oraz zawarciu tam sojuszu z Zygmuntem Luksemburczykiem, Władysław Jagiełło spotkał się we wrześniu 1412 roku w Hrubieszowie z Witoldem. Zapewne omówili oni zmieniającą się sytuację dyplomatyczną, wobec której postanowili zacieśnić Unię łączącą Polskę i Litwę. Nie jest jasne, co było motywacją do podjęcia takiego kroku, jednak najprawdopodobniej było to wciąż istniejące zagrożenie krzyżackie. Przypomnijmy, że od zawarcia Unii w Krewie w 1385 roku związek obydwu państw bywał dość luźny. Jagiełło chciał początkowo dokonać inkorporacji Litwy do korony Królestwa Polskiego, jednak ambitny Witold wypracował sobie niezwykle silną pozycję. De facto obydwa kraje łączył wtedy przez jakiś czas jedynie luźny sojusz. Dopiero po klęsce Witolda pod Worsklą w 1399 roku i podpisaniu Unii Wileńsko-Radomskiej dwa lata później, Unia została zacieśniona. Witold zyskał wtedy dożywotnio tytuł Wielkiego Księcia oraz sporą niezależność. Uznał jednak zwierzchność Jagiełły jako litewskiego księcia najwyższego. Po negocjacjach obydwaj władcy postanowili pogłębić i scementować poprzednie porozumienie, wyznaczając na kolejny rok wielki zjazd z polską szlachtą i litewskimi bojarami. W listopadzie król spotkał się z polskim rycerstwem w Niepołomicach, aby omówić z nimi swe zamiary. Podobnie postąpił na Litwie Witold. Jesienią 1412 roku do Polski przybył z Węgier Benedykt Makraj. Zadaniem służącego Zygmuntowi Luksemburczykowi dyplomaty było upewnienie się, że postanowienia wcześniejszego porozumienia w Budzie były przestrzegane. Zbierał także informacje w polsko-krzyżackim sporze, tak aby jego pan mógł wydać ostateczny wyrok. W czasie jego podróży po Polsce, Litwie, Prusach i Pomorzu wysłuchał skarg i argumentów obydwu stron. Krzyżacy zażądali przekazania im przez Witolda zamku w Wielonie nad rzeką Niemen, który był kością niezgody i uniemożliwiał ustalenie krzyżacko-litewskiej granicy. Być może czując, że sprawy nie zmierzają w dobrym kierunku, chcieli też dodatkowych gwarancji co do zwrócenia im żmudzi po śmierci Witolda i Władysława Jagieły. Tymczasem strona polska podniosła stawkę, wysuwając roszczenia do ziemi chełmińskiej, Pomorza Gdańskiego i ziemi michałowskiej. Twierdzili oni, że od wieków należały one do Polski, i nadane były przez polskich władców na zasadach, które krzyżacy złamali, bądź też zostały przez nich zagarnięte bezprawnie. W kwietniu 1413 roku Benedykt Makraj powrócił na Węgry, kontynuując rozprawę w Budzie. Polscy uczeni i dyplomaci, reprezentowani po raz kolejny przez Andrzeja Łaskarza, zaostrzyli retorykę. Argumentowali oni, że obietnica zwrócenia zakonowi żmudzi, zapisana w traktacie toruńskim, była prawnie nieważna. Aby tego dowieść, wskazywali oni na to, że zakon nie realizował tam swej misji, bowiem żmudzini wciąż nie byli ochrzczeni. Powoływali się także na technikalia, twierdząc, że cesarskie nadania nie miały mocy prawnej na terytorium pogańskiej wtedy Litwy, bądź też, że jedyna córka Władysława Jagieły, pięcioletnia wtedy Jadwiga, jako dziedziczka tronu nie została wzięta pod uwagę. Argumenty te były troszkę naciągane, bowiem we wcześniejszych układach, a więc na wyspie Salin w 1398 roku, czy też w Raciążku w 1404, strona polsko-litewska uznawała krzyżackie prawa do żmudzi. Niemniej dyplomatyczna ofensywa była skuteczna i Benedykt Makraj zajął przychylne im stanowisko. Stwierdził on, że sporny zamek w Wielonie należy się Litwie oraz że Władysław Jagiełło i Witold przykładnie przestrzegają pokoju, zaś krzyżacy szykują się do konfliktu. Ostateczny wyrok wydać miał Zygmunt Luksemburski, był to jednak sukces i oburzeni przedstawiciele zakonu oskarżyli Makraja o przyjęcie łapówki. Polska dyplomacja zaś zyskała amunicję do działalności na innych dworach, czy też u papieża. Czas teraz na wiadomość od sponsora dzisiejszego odcinka, War Thunder.
Jest to najbardziej wszechstronna gra wojenna, symulująca ponad 2000 szczegółowo wymodelowanych, historycznych i współczesnych pojazdów. Do walki z innymi graczami ruszamy za sterami samolotów, helikopterów, czołgów czy okrętów wojennych. Fanom historii takim jak wy spodoba się na pewno niesamowity poziom realizmu i imersji. Nie ma tu na przykład paska punktów życia, po utracie którego pojazd zostaje zniszczony, lecz indywidualne komponenty, takie jak silnik, załogant lub magazyn amunicji, są symulowane i mogą być trafione na przykład rykoszetem wewnątrz kabiny. Imersję zapewnia także tryb realistycznych bitew, gdzie nie ma minimapy czy markerów, które magicznie pokazują pozycję przeciwnika. Tak jak historyczni dowódcy, musimy tu polegać na tym, co widzimy i słyszymy. Zagraj w War Thunder teraz na PC-cie, Xboxie, PlayStation 5 czy konsolach poprzedniej generacji, klikając w link poniżej. Robiąc to, zyskacie także limitowaną ofertę specjalną w postaci pojazdów i konta premium, doładowań i innych bonusów. Drugiego października 1413 roku w Horodle nad Bugiem doszło do wielkiego polsko-litewskiego zjazdu. Przybyli tam liczni rycerze, bojarzy, możni i duchowni obydwu krajów. Jego efektem było wydanie 3 dokumentów pogłębiających Unię. Pierwszy wystawili Władysław Jagiełło i Witold, drugi polska szlachta, trzeci zaś litewscy bojarzy. Pierwszy dokument ustalał zasady Unii łączącej obydwa kraje. Choć użyto tu łacińskiego sformułowania in corporare, to Litwa nie została przyłączona do Polski. Wręcz przeciwnie, dokument kodyfikował polityczną niezależność Wielkiego Księstwa. Układ obowiązywać miał, cytuję, na wieczne czasy, aby zawsze były zjednoczone. Głównym celem zaś była obrona wspólnych interesów przed wrogami, między innymi przed zakonem krzyżackim. Król nadawał także litewskim bojarom, którzy przeszli na katolicyzm, uprawnienia identyczne z polską szlachtą. Przy czym bojarzy tacy musieli zostać adoptowani przez polskie rody, otrzymując od nich ich herby. Bojarów tych osobiście wybrał Witold. Na wzór korony w Wielkim Księstwie utworzono także urzędy kasztelanów, starostów i wojewodów, które obsadzić mieli właśnie ci adoptowani litewscy możni. Litwa przyjmowała więc podobny system administracyjny. Do wypowiadania wojny także dochodzić miało przy porozumieniu obydwu krajów. Dokument regulował także kwestie sukcesji w Wielkim Księstwie. Po śmierci Witolda, Jagiełło bądź też jego potomkowie mieli wybierać nowego księcia za poradą polskich i litewskich panów. Wątpliwości zostały więc tym samym rozwiane. Tytuł Wielkiego Księcia stawał się instytucją obsadzaną przez polskiego króla. Takie ustępstwo zapewne trudno byłoby uzyskać, gdyby Witold miał syna. Przypomnijmy jednak, że jego jedyne dziecko, córka Zofia, była żoną księcia moskiewskiego Wasyla I. Wreszcie, w sytuacjach nadzwyczajnych, zwoływane miały być sejmy możnych Polski i Litwy, które odbywać miały się w Lublinie bądź pobliskim Parczewie. Sytuacją taką mogłaby być na przykład bezdzietna śmierć Władysława Jagiełły. W takim przypadku nowego króla wybrałaby zebrana na sejmie szlachta. Należy też przy tym zaznaczyć, że polscy możni byli raczej niechętni wobec nadaniu potomkom Jagiełły automatycznych, dziedzicznych praw do polskiego tronu. Reprezentujących ich 54 dostojników poświadczyło jednak wystawiony przez niego dokument. Oznaczało to, iż uznali oni za dziedziczkę jego 5-letnią córkę Jadwigę. W jej żyłach płynęła krew Piastów, bowiem po stronie matki była prawnuczką Kazimierza Wielkiego. Poza tym, podobnie jak w przypadku Jadwigi Andegaweńskiej i Jagiełły, jej męża mogli wybrać według własnych preferencji właśnie polscy możni. Drugi dokument Unii Horodelskiej wystawiła polska szlachta. Przede wszystkim adoptowała ona 47 litewskich katolickich bojarów, których wybrał Witold, nadając im polskie herby. Należy także przy tym przypomnieć, że w Polsce herb szlachecki nie był przypisany tylko jednej osobie czy rodzinie, tak jak w Europie Zachodniej, lecz szerszej grupie możnych i rycerzy, czasem nawet niespokrewnionych. Bojarzy ci otrzymali więc identyczne prawa i przywileje,
zmieniając się z pogańskich plemiennych władyków w szlachtę na wzór europejski. Mogli więc między innymi posiadać i dziedziczyć ziemię, czy też zawierać rodowe mariaże. Poza tym, tak jak wcześniej mówiłem, tylko oni mogli otrzymywać nowo utworzone litewskie urzędy starostów, wojewodów i kasztelanów. W efekcie przez kolejne dziesięciolecia właśnie ci adoptowani bojarzy i ich potomkowie mieli tam na to monopol jako klasa rządząca. Ruch ten sprawił, że Unia została pogłębiona nie tylko politycznie, lecz także kulturowo i społecznie. Oto bowiem litewska szlachta została silnie związana z Polską, zacieśniając więzy poprzez małżeństwa, czy też dbając wspólnie o swe prawa. Politycznym ruchem wymierzonym w Krzyżaków było także wybranie do grona tych adoptowanych bojarów, kilku, którzy pochodzili ze Żmudzi. Dawało więc to do zrozumienia, że ziemia ta nie powróci już nigdy do zakonu. Przywileje te nie uwzględniały prawosławnej szlachty z ruskiej części Wielkiego Księstwa, co miało w kolejnych wiekach swoje konsekwencje, między innymi jej stopniową katolizację i polonizację. Trzeci dokument wystawili właśnie litewscy bojarzy. Przyrzekali oni wierność Polsce, polskim możnym, Witoldowi i Jagielle. Godzili się także zaakceptować na nowego wielkiego księcia, tego, kogo wybierze polski król lub jego potomkowie. Unia Horodelska scementowała Związek Polski i Litwy. Nie była to już jedynie chybotliwa unia personalna, lecz twór o dużo silniejszych, stabilniejszych fundamentach, który wzmacniał je na szerszej arenie politycznej Europy. Z Chorodła Władysław Jagiełło wraz z żoną ruszyli na Litwę do Wilna, a następnie na Żmudź. Tam król osobiście nadzorował misję chrystianizacyjną wśród lokalnych pogan oraz utworzenie nowego biskupstwa, którego siedzibą miały być Miedniki. Można przypuszczać, iż w dużej mierze był to ruch propagandowy wymierzony w Krzyżaków. Jagiełło pokazywał swą skuteczność w nawracaniu Żmudzinów, czego elementem było także oczywiście ochrzczenie i zaadoptowanie niektórych żmudzińskich bojarów w poczet szlachty. Polska dyplomacja kontrastowała to z nieudolnością zakonu krzyżackiego, który pomimo wielu lat obecności na tych terenach nie był w stanie ich nawrócić. Miało to podkopać i poddać w wątpliwość zapis traktatu toruńskiego o zwróceniu im Żmudzi po śmierci Jagieły i Witolda. Henryk von Plauen był z tego powodu wściekły. Widząc to oraz coraz skuteczniejsze działania polskiej dyplomacji, czy też przychylność węgierskich rozjemców, zdecydował się na konfrontację. Mimo problemów finansowych i wielkiego osłabienia po bitwie pod Grunwaldem, rozpoczął on zbrojenia. Początkowo zamierzał zaatakować polskiego sojusznika, księcia słupskiego Bogusława VIII, potem jednak zmienił zdanie i jego celem stało się Mazowsze. Najechanie na polskiego wasala zapewne sprowokowałoby króla do uzasadnionej wojny, o czym zdawał sobie sprawę wielki marszałek zakonu Michael Kiszmajster. Wiedział też zapewne, że wizerunkowo byłaby to katastrofa. Podczas zbierania wojsk na ziemi lubawskiej w październiku 1413 roku Kiszmajster odmówił posłuszeństwa wielkiemu mistrzowi i na czele sporej części krzyżackich wojsk zawrócił do Prus. Fakt ten ostatecznie podkopał autorytet Henryka von Plauen, który niedługo potem, a więc 14 października, złożył dymisję. 7 stycznia roku kolejnego kapituła zakonu obrała na jego następcę właśnie Michaela Kiszmajstera. Złagodził on politykę wewnętrzną. Rady miejskie odzyskały autonomię, zniósł represje wobec Związku Jaszczurczego oraz zobowiązał się do ukrócenia nadużyć urzędniczych. Zdając sobie także sprawę z trudnego położenia państwa zakonnego oraz jego coraz trudniejszej sytuacji dyplomatycznej, zdecydował się także na ugodową politykę wobec Polski i Litwy. Jego problem polegał jednak na tym, że Jagiełło i Witold nie chcieli ugody. Z początkiem 1414 roku Zygmunt Luksemburski przyjął wnioski Benedykta Makraja dotyczące polsko-krzyżackiego konfliktu. Wyznaczył on nowych pełnomocników, którzy rozpoczęli w Budzie trzecią fazę procesu, jednak wyrok nie został jeszcze wydany. Władysław Jagiełło stawał się tym faktem zniecierpliwiony,
i retoryka polskiej dyplomacji zaczęła przygotowywać grunt pod wybuch wojny. W kwietniu tego roku król przebywał na Kujawach, gdzie w Grabiach pod Raciążkiem doszło do spotkania i rozmów z przedstawicielami zakonu. Strona polska wysunęła maksymalistyczne żądania. Żmudź miała zostać przy Litwie po wsze czasy, podobnie jak zamek w Wielonie, zaś wyludniona granica w Sudowi miała być uregulowana na jej korzyść. Do Polski wrócić miały ziemie Chełmińska, Michałowska oraz Pomorze Gdańskie, a także posiadłości kujawskie zakonu z Nieszawą. Korekcie ulec miała także granica z Nową Marchią, gdzie sporny Santok i Drezdenko miały powrócić w obręb ziem koronnych. Krzyżacy, delikatnie mówiąc, byli zszokowani tymi żądaniami. Mimo tego jednak nastawiony ugodowo Michael Kiszmajster rozmów nie zerwał. Nieco później spotkał się on osobiście z Władysławem Jagiełłą, idąc mu na pewne ustępstwo. Mianowicie gotów był zrezygnować z powrotu Żmudzi do zakonu po śmierci króla lub Witolda. Wobec ogromu polskich żądań nie było to wiele i będący w dużo silniejszej pozycji Jagiełło ofertę tą odrzucił. Wkrótce potem przedstawiciele Polski i zakonu odwołali się w Rzymie do papieża Jana XXIII. Polscy dyplomaci przekonywali, iż wobec sztywnej postawy krzyżaków król nie ma wyboru i musi ruszyć na wojnę. Zdesperowani krzyżacy zaś prosili papieża o przysłanie legata, który doprowadziłby do rozejmu. Jan XXIII przystał na tą propozycję, jednak było już za późno. 4 lata po bitwie pod Grunwaldem wojska polsko-litewskie znów ruszały do Prus. Podziękowania dla dzisiejszego sponsora, a więc War Thunder. Przypominam, że zagrać możecie w niego zarówno na PC-cie, jak i na Xboxie, PlayStation 5 czy konsolach poprzedniej generacji. Gra jest darmowa, jednak klikając w link w opisie filmu poniżej, zyskacie bonusy w postaci konta i pojazdów premium, doładowań i innych dobrych rzeczy. Okej, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że seria powoli odzyskuje impet i będę w stanie omówić te niezwykle długie rządy Jagiełły w rozsądnym czasie. No cóż, bardzo dużo się wtedy działo. Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie m.in. wojna głodowa, sobór w Konstancji, czy też sprawa niejakiego Jana Husa, która będzie miała w regionie dość spore konsekwencje. Jak zwykle dzięki za oglądanie i subskrybowanie. Wielkie podziękowania także oczywiście dla wspierających kanał patronów na Patreonie.